dotrzemy za jakieś 8 godzin. Sztos! Jest sztos! Stoi na środku pasów i się nie poddaje. Trzymajmy za nią kciuki. 2 godziny później Ania wciąż nie złapała taksówki. Jedyne chińskie, co przyswaja mój organizm, to zupka chińska, ale z Polski. Także naprawdę nie wiem, co z Chinami ma wspólnego oprócz nazwy. Peace and love. Właśnie na chińskim targu, gdzie mamy chyba z 10 pięter z różnymi sklepami. Głównie są to jakieś buble, natomiast można znaleźć też fajne ciuchy, fajne torebki, fajne buty. Oczywiście my już jesteśmy na maksa obkupione. Mamy ze sobą 500 papierowych torebek, w których mamy nasze zakupy. Ale oczywiście nigdy nie mamy dość, także ruszamy dalej. Podróż śladami książki Tinder dobiega końca. Jesteśmy właśnie ostatni dzień w Pekinie. Bo naprawdę Pekin ma tak dużo smogu, który unosi się nad budynkami, że przejrzystość jest naprawdę niewielka. To nas bardzo zasmuciło, dlatego też ubrałyśmy dzisiaj maski. Co tam sprawdzasz? Sprawdzam jeszcze jakieś fajne miejsce, które możemy zwiedzić. Wracamy właśnie do hotelu. Zaczynamy lubić to miasto, także... Jest okej.